Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie po krótkiej przerwie w prowadzeniu sklepu z Fortnite'a. Słuchajcie, przypominam, że jeszcze macie szansę zapisać się do giveawaya na 1000 V-dolców. Jeżeli chcecie to zrobić, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Wszelkie informacje i szczegóły macie w opisie filmu. A teraz sprawdźmy, czy jest coś nowego w sklepie. Parę nowych skinów mnie ominęło, ale słuchajcie, mamy naprawdę bardzo dobry sklep. Dlaczego? Ponieważ mamy wirtuoza Wyprzedzania, skin, który pojawia się dość rzadko w sklepie i na pewno jest bardzo, bardzo pożądany. No ja chętnie bym się na niego skusił, wygląda naprawdę bardzo fajnie, jednak te V-dolki tutaj no nie wystarczy mi, jeszcze mi nie wystarczy. Biały szkwał jako lotnia też bardzo fajna za 1200 V-dolków, no i oczywiście żeńska wersja, czyli zamieć, chyba nawet lepsza od tej męskiej, czyli taka troszeczkę klasyka sklepu Fortnite'owego, skinów Fortnite'owych. Mamy oczywiście Reflex, skin, który był już zapowiadany od dawna, o którym już wiedzieliśmy, natomiast pojawił się naprawdę bardzo, bardzo późno. Cały sezon musieliśmy przeczekać tak naprawdę. Cały sezon 7, pojawił się on dopiero w sezonie 8. Intuicja do kupienia, oczywiście kanciasty kill-off i ośka jako lotnia za 800 V-dolków. No tak średnio bym powiedział, jeżeli chodzi o ten zestaw, szczerze mówiąc. Mamy nową cieszynkę, czyli Dyndalski. No do tego skina on pasuje chyba idealnie, ta cieszynka pasuje. No chyba idealnie pasuje do tego skina, naprawdę. Świetna, świetna cieszynka za 500 V-dolków. Mamy kill-off, o nazwie kill-off, obserwacja bez drugiej wersji. Dzisiaj lucha lotnia, czyli coś, co znamy, coś, co się w sklepie dość często pojawia. Twist jako druga cieszynka w sklepie. I oczywiście skin tryhardowy, czyli dominatorka. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Przypominam o giveawayu na 1000 V-dolków. Jeżeli chcecie wziąć udział, zostawcie suba z dzwonkiem, napiszcie komentarz i zostawcie łapkę w górę pod live streamem. No i oczywiście zachęcam was serdecznie do wpisania kodu Smarty, ponieważ u mnie wygasł, jak sami widzicie. Wy też potwierdźcie, jeżeli gdzieś wam tam w sklepie kodzik umknął, będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Na razie, cześć!